Witam serdecznie. Jestem Fubu, a to są przygody z Gromotin 2. Chcielibyśmy wam przedstawić trzeci wymiar władców. Jest to Boss Run, poziom trudny. Jest dostępny po osiągnięciu levelu minimum 65 do 99. Jest dostępny u mistycznego byka w każdym waszym imperium w pierwszym mieście, tak? Boss Run, poziom trudny, jest to kontynuacja poprzedniego Boss Runa dla poziomów niskolevelowych, tak? Od 40 do 64. Zostały tutaj wprowadzone nowe potwory, nowe bossy, które rzadko występują w grze, ale występują, tak? A jakie? Zaraz się o tym dowiecie. Pragnę zauważyć, że jeśli wasza postać zostanie zbufowana przez szamankę, po wejściu na arenę walk bon ten zostanie zdjęty. A więc klikamy na byka, musimy posiadać 10 milionów yang. Klikamy, czy jesteś gotów. Wybieramy sobie jeden z czterech dostępnych marmurków oraz jeden z czterech dostępnych bonów, tak? Ok, przenosi nas na arenę. Jak widzimy, zaraz buffy, które dostaliśmy, zostały zdjęte. No i za chwilę pojawi się pierwszy boss. Pierwszym bossem będzie elitarny Ognisty Król. Dlaczego elitarny? Możecie się nie bać o jego atak i tak dalej, ponieważ wszystkie tutaj bossy elitarne biją praktycznie takim samym damage'em jak jego jak swoi poprzednicy. Z tym, że tutaj zostały użyte elitarne bossy, dlatego że nie dropią z nich żadne szkatułki, którymi byście się mogli nachapać, że tak powiem, za friko i potem je sprzedać, prawda? A więc Ognisty Król został pokonany i pojawił się elitarny 9 ogonów. Dobrze wam znany z eventów, bo w grze on nie występuje, ale jego brat występuje na górze Sofa, także jest to przeciwnik taki sobie. Wystarczy go otruć właśnie. Okej, za chwilę pojawi się kolejny boss. Trzecim bossem jest to elitarna zjawa tygrysa. Znana wam wszystkim też w grze pod nazwą zjawa tygrysa. Tutaj został drop zdjęty, także postaci wysokopoziomowe niestety, ale sobie nie dorobią na lewo. Jest tutaj, jeśli chodzi o zjawy, to proponuję coś na Ondanie założyć, bo lubi walnąć z krytyka, prawda? Lubi uderzyć z krytyka. Okej, okay. Zjawa została pokonana i właśnie się zrespiła elitarna królowa pająków. Też tutaj mało znana jest ta postać, raczej ten boss, z tego względu, że on występuje nawet nie, ale czasami, bardzo rzadko, na eventach. Okej, królowa została pokonana i zrespi się ostatni boss, jest to Terminator. Naprawdę, dlaczego ma taką nazwę? Bo jest bardzo groźny i bardzo agresywny. Zobaczcie, jak on atakuje. Używa skilla od wojownika, czyli Vira. Używa skilla od ninja, jakim jest wirujący sztylet, oraz używa duchowego uderzenia od mentala. Bardzo agresywnie atakuje i naprawdę może zabić. Ja tutaj nawet chyba zaliczyłem pada. Bardzo szybko się skilla od niego. Zobaczcie, jak ładnie daje. Jak go ubić? Dobre jest pytanie. Polecam wybrać sobie jakiś bon albo 400 siły i mieć wykuł jakiś naszyjnik, przypuśćmy 8 i buty 8 na omdlenie i do tego trutka i jedziemy z koksem. Oczywiście dla najlepszych, którzy uzyskają najlepsze czasy, tak zwane top 3, będzie raz w miesiącu, będą dla nich przeznaczone nagrody, tak? To będzie taka zachęta do uczestniczenia w grze. Ok, ostatni boss został pokonany. Za 10 sekund przeniesie nas do miasta, po czym wyświetli się informacja z wynikiem, jakimś czasem, jaki osiągnęliśmy. Nasz czas to
3 minuty 08. Akurat przywitały nas fajerwerki i noc. Dla przypomnienia podam, że Boss Room, trzeci wymiar władców, poziom łatwy jak i trudny, został napisany przez Bambuska i jest on tylko i wyłącznie dostępny na przyszłym serwerze balmora.pl.